W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Pragnę bardzo serdecznie powitać i pozdrowić wszystkich uczestników tej uroczystej liturgii. Wszystkich zgromadzonych tu w Rzeszowskiej Katedrze i łączących się z nami drogą Radia Via i transmisji internetowej. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza arcybiskupa Edwarda, także naszych księży biskupów, seniorów, którzy duchowo łączą się z nami, uczestnicząc przez modlitwę, także przez cierpienie w tej uroczystości. Modlą się zwłaszcza za tych, którzy w czasie tej Eucharystii przyjmą sakrament święceń. Bardzo serdecznie pragnę powitać i pozdrowić całą wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie z księdzem rektorem, z księżmi przełożonymi, ojcami duchownymi, z siostrami, pracownikami seminarium, was drodzy diakoni, alumni. Bardzo serdecznie pozdrawiam i witam rodziców, naszych diakonów, ich rodzeństwo, rodzinę, bliskich, krewnych, przyjaciół, także przedstawicieli parafii, z których pochodzą i parafii, w których przez kilka miesięcy byli na praktyce diakońskiej. Bardzo serdecznie witam całe nasze prezbiterium, przedstawicieli prezbiterium, zwłaszcza duszpasterzy, proboszczów, wikariuszy parafii pochodzenia, naszych diakonów i parafii, w których byli na praktyce. Także wszystkich księży gości spoza naszej diecezji. Bardzo serdecznie witam też wspólnotę naszego domu księży seniorów w Rzeszowie. Wiem, że dzięki łączom internetowym uczestniczą także w tej uroczystości, z pewnością wspominając dzień swoich święceń, które miały miejsce już dość dawno temu. Wreszcie bardzo serdecznie pozdrawiam i witam was, drodzy synowie diakoni, na których dzisiaj zwrócone są nasze oczy, których otaczamy naszą modlitwą serdeczną, radując się tą waszą decyzją, waszym wyborem, waszą odpowiedzią na Jezusowe słowo pójdź za mną. To wasze intencje sprawuje tę Eucharystię, upraszając Ducha Świętego, aby was dziś umocnił, uświęcił i uzdolnił do posługi, do której Kościół was chce posłać. Najpierw przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się. Boże, Ty swoim ludem kierujesz przez pasterzy. Ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa. Niech jego mocą Ci Twoi synowie godnie pełnią służbę przy ołtarzu i pokornie głoszą Ewangelię. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek Cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek Ci polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z Tobą, by Cię chronić, mówi Pan. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w Twoje usta. Oto Słowo Boże. Całemu światu głoście Ewangelię. Całemu światu głoście Ewangelię. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Całemu światu głoście Ewangelię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Całemu światu głoście Ewangelię. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, niechaj nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauczania. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został Ci danym za sprawą proroctwa
i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby Twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie. W tych sprawach bądź wytrwały. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy Cię słuchają. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał. Aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Thank you.
Diakon wezwie teraz kandydatów. Ksiądz rektor Wyższego Seminarium Duchownego zwróci się do księdza biskupa z prośbą o udzielenie im święceń. Następnie ksiądz biskup potwierdzi wybór dokonany przez Kościół. Na słowa księdza biskupa wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu, odpowiemy: Bogu niech będą dzięki. Wszyscy pozostajemy w postawie stojącej. Niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu. Diakon Łukasz Cyrnek. Diakon Dawid Piruk. Diakon Janusz Szczęch. Czcigodny Ojcze, Święta Matka, Kościół, prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. Najdostojniejszy księże arcybiskupie, czcigodni prezbiterzy, diakoni, alumni, kochane siostry zakonne, umiłowani w Panu siostry i bracia, drodzy diakoni, którzy Łukaszu, Dawidzie i Januszu, którzy w czasie tej Eucharystii otrzymacie godność prezbitera. Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego Kościół Rzeszowski gromadzi się w tej katedralnej świątyni, by przeżyć jeden z najbardziej oczekiwanych, a przez to i najradośniejszych momentów roku liturgicznego – święcenia kapłańskie. Za chwilę Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, podobnie jak w jerozolimskim Wieczerniku, gestem i słowem biskupa tchnie na tych wybranych braci naszych, by im przekazać Ducha Świętego i Jego niepojętą moc. Uzbrojeni tą mocą, otrzymają oni udział w potrójnej misji Chrystusa – kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej, aby przez posługę uświęcania, posługę nauczania i posługę miłości poszerzać w świecie przestrzeń łaski i przyczyniać się do uświęcania świata, do zbawienia ludzi. W sprawowanej mszy świętej chcemy najpierw dziękować Panu Bogu za to, że do tej świętej posługi przed laty powołał Łukasza, Dawida, Janusza i doprowadził ich aż dotąd. Już na mocy sakramentu Chrztu Świętego, podobnie jak my wszyscy ochrzczeni, zostali oni powołani przez Ojca Niebieskiego, aby byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Ale ci spośród ochrzczonych, których Pan Jezus powołuje do swojej służby, mają dodatkowy, szczególny motyw dążenia do świętości, a zarazem jej źródło. To sakrament święceń, to konsekracja, która upodabnia ich do Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła. To ten sakrament sprawia, że kapłan otrzymuje w darze władzę duchową. I dzięki tej władzy może on działać w imię i w osobie Chrystusa. Tak więc najpierw sakrament chrztu, a potem sakrament święceń są wezwaniem do stałej troski
o osobistą świętość, o ducha ewangelicznego radykalizmu, o stały rozwój duchowości, a istotą tej kapłańskiej duchowości jest naśladowanie, upodabnianie się do Chrystusa, głowy, pasterza i oblubieńca swego Kościoła. Drodzy synowie, przyjmujecie sakrament kapłaństwa w dzień urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, 104. rocznica jego urodzin. To nie przypadek, to znak Bożej opatrzności, która w jego nauczaniu, w jego osobistym świadectwie i przykładzie, który nam zostawił, stanowi wzór i natchnienie dla każdego kapłana do pełnienia owej potrójnej misji. Trudno o lepszy wzór, bo Panu Jezusie właśnie święty Jan Paweł II ma dla nas właśnie takie przesłanie, jest dla nas ową zachętą, inspiracją, wzorem, a jednocześnie ufamy, wstawia się za nami i wyprasza nam potrzebne łaski. Stajecie się kapłanami w dniach, kiedy Kościół w Polsce przeżywa 45. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieskiej do Polski. W Częstochowie powiedział wtedy słowa, które ciągle zachowują swoją moc i świeżość. To było słowo skierowane do młodzieży duchownej i do obecnych tam kapłanów. Byłem wtedy wśród nich neoprezbiter od tygodnia i pamiętam tamten klimat, entuzjazm, który nam towarzyszył i słowa. Najpierw takie jak balsam pocieszające. Mówił papież: pamiętajcie, że cieszę się każdym powołaniem kapłańskim jako szczególnym darem Chrystusa Pana dla Kościoła, dla ludu Bożego, jako szczególnym sprawdzianem żywotności chrześcijańskiej naszych diecezji, parafii i rodzin. I tu dzisiaj razem z wami każde młode powołanie zawierzam Pani Jasnogórskiej i oddaję jako szczególne dobro. A potem zmienił nieco ton i zwracając się wprost do kapłanów mówił: zdajemy sobie sprawę, że z ludzi jesteśmy wzięci i że mamy też ludzkie słabości. Wcale nie stawiamy się nad ludem Bożym. Jesteśmy tylko z ludu wzięci i dla ludzi postawieni. Nasza praca duszpasterska domaga się tego, byśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw, ale po kapłańsku. Kiedy naprawdę służymy tym ludzkim, nieraz bardzo trudnym sprawom, wtedy jesteśmy sobą, wierni swojemu własnemu powołaniu. Chrystus pouczył kiedyś apostołów, jak mają o sobie myśleć i czego mają od siebie wymagać. Mówił: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. I kontynuował Ojciec Święty: musicie więc stawiać sobie zawsze te wymagania, które wynikają z Ewangelii, które są miarą waszego powołania. Ogromnym dobrem jest ten kredyt zaufania, którym cieszy się polski kapłan wśród społeczeństwa, jeśli tylko jest wierny swojej misji, jeśli jego postępowanie jest przejrzyste, zgodne ze stylem ewangelicznego świadectwa i społecznej służby. Niech Bóg broni. Niech Bóg broni, ażeby ten styl miał ulec jakiemukolwiek rozchwianiu, bo Kościół najłatwiej jest pokonać przez kapłanów. Jeżeli zabraknie tego stylu, tej służby, tego świadectwa, najłatwiej jest pokonać Kościół przez kapłanów.
Siostry i bracia, przyznam, że nie rozumieliśmy wtedy tych słów, bo zagrożenie było na zewnątrz. Rok 1979. System komunistyczny w Polsce miał się całkiem dobrze. To jest czas jeszcze przed Solidarnością. Więc wydawało nam się, że może trochę papież przesadza. A dziś odkrywamy aktualność tamtej przestrogi świętego papieża. Kiedy dowiadujemy się o niegodnym postępowaniu niektórych naszych braci, o wyrządzonej przez nich krzywdzie, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, czujemy ból i wstyd, bo te konsekwencje ich czynów ranią wspólnotę Kościoła, ranią każdego z nas, podważając wiarygodność naszego nauczania, a często osłabiając ewangeliczny zapał. W ostatnim tygodniu przeżyliśmy ogromny wstrząs i w naszej diecezji, spowodowany przez ujawnienie głęboko niemoralnych czynów jednego z nas. Dlatego proszę, abyśmy nie przestawali żyć otrzymanym od Boga powołaniem i nie zniechęcali się w głoszeniu Chrystusa i pełnieniu misji pasterskiej w powierzonych nam wspólnotach. A naszą odpowiedzią na te niegodne czyny niech będzie wierność, heroiczna wierność Chrystusowi, wewnętrzna prawość i uczciwość, modlitwa i pokuta. Zatem słuchajmy świętego Pawła, który mówi do nas: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Każdego dnia życiem swoim pokazujmy, jak piękne może być kapłaństwo. A święty Paweł mówi jeszcze do młodego Tymoteusza, a przez niego i do nas: bądź wzorem dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze i czystości. Przykładaj się do czytania, do zachęcania, do nauki i nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany. W tych rzeczach się ćwicz, aby twój postęp był widoczny dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Jednak dzisiaj najważniejsze słowo kieruje do nas sam Pan Jezus, najwyższy kapłan. On nam wyznaje swoją miłość niezwykłą. Mówi: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Ojciec umiłował Jezusa, swego jednorodzonego Syna, miłością nie do pojęcia, a On, Jezus, taką samą miłością nas ogarnia. I mówi: wytrwajcie w tej miłości. Już was nie nazywam sługami, nazwałem was przyjaciółmi. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Wszyscy odczuwamy i słyszymy w tych słowach Pana Jezusa ogromne zaufanie, jakie nasz Mistrz okazuje tym, których wybrał, wiedząc o ich słabościach, o ich niekonsekwencjach, znając tę naszą kruchość i nasze lęki, po prostu strach wobec tych Jego wymagań. Podobnie odczuwał lęk młody Jeremiasz, gdy Pan skierował do niego słowo powołania, gdy mówił: ustanowiłem cię prorokiem dla narodu. Jeremiasz się przestraszył, bo się czuł jeszcze mało przygotowany i brakowało mu doświadczenia, ale usłyszał: nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich,
bo jestem z Tobą, by Cię chronić. A Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom i zawsze dotrzymuje słowa, a więc nigdy nie zostawia samych tych, których powołał i których posyła. To dlatego można i trzeba Mu zaufać. Jak święty Augustyn, patron waszego roku. Augustyn, który dzieli się w swych pismach tym, co sam przeżył, swoim doświadczeniem wiary. Zostawił nam kilka złotych myśli, a przede wszystkim dobrych rad. Pisał: pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. Ten wielki doktor Kościoła po swoim nawróceniu stał się mistrzem dla pokoleń chrześcijan, w tym kapłanów, wskazując im drogę do prawdziwej wielkości. Mówił: jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. Pokora to jedno z imion miłości. Dlatego, mówił święty Augustyn, jeśli mówisz, mów z miłości. Jeśli upominasz, upominaj z miłości. I jeśli przebaczasz, przebaczaj z miłości. Święty Augustyn miał świadomość, że łatwo nam przychodzi chcieć, łatwo deklarować, przyrzekać, a o wiele trudniej dotrzymać danego słowa. Dlatego prosił Pana i taką lekcję nam zostawił, i taki przykład modlitwy. Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj ode mnie, czego chcesz. Drodzy synowie, na koniec usłyszmy raz jeszcze słowa świętego Jana Pawła II do kapłanów sprzed 45 lat. Miłujcie Maryję, drodzy bracia. Miłujcie Maryję. Nie muszę wam tego powtarzać ani zalecać, bo to jest też jakiś polski charyzmat. Miłujcie Maryję. I z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech ona okazuje się dla was i przez was matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tego macierzyństwa, jej matczynej opieki. Amen. Kandydaci do święceń, stojąc przed księdzem biskupem, potwierdzą teraz gotowość i pragnienie wiernego pełnienia posługi kapłańskiej. Wszyscy pozostajemy w postawie siedzącej. Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń prezbiteratu, musicie wobec ludu wyrazić wolę ich przyjęcia. Dlatego pytam każdego z was. Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza eucharystyczną ofiarę i sakrament pokuty zgodnie z tradycją Kościoła? Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego Ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa? Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi? Chcesz.
Teraz każdy z diakonów podejdzie do księdza biskupa i wkładając swoje złożone ręce w ręce pasterza diecezji, przyrzeknie mu cześć i posłuszeństwo. W dniu święceń każdy kapłan zawierza się biskupowi, a on ze swej strony staje się odpowiedzialny za los tych dłoni, które trzyma w swoich rękach. Prezbiter zawsze odczuwa, że jego dłonie trzyma w swoich rękach biskup. Wszyscy pozostajemy w postawie siedzącej. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Diakoni upadną teraz na twarz, oddając całe swoje życie Bogu. Gest ten jest wyznaniem ich własnej niemocy i słabości oraz symbolem ich całkowitej zależności od Boga. Kapłan zostaje wyświęcony nie ze względu na własne zasługi. To sam Bóg go powołał, nie bacząc na jego ludzkie słabości. Gdy kandydaci będą leżeć krzyżem, my śpiewając słowa litanii, będziemy wzywać nad nimi wstawiennictwa wszystkich świętych. Okres wielkanocny, jaki teraz przeżywamy w liturgii Kościoła, podczas tego obrzędu nakazuje nam przyjąć postawę stojącą. Powstańmy. Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby hojnie udzielił darów tym sługom, których wybrał do pełnienia posługi prezbiterów. Thank you.
Wysłuchaj nas, Panie nasz Boże, i obdarz swoje sługi błogosławieństwem Ducha Świętego oraz mocą łaski kapłaństwa. Niech ci, którzy mają zostać przez Ciebie uświęceni, cieszą się zawsze obfitością Twoich darów przez Chrystusa, Pana naszego. Przed nami najważniejszy moment dzisiejszej liturgii, obrzęd udzielenia święceń kapłańskich. Ksiądz biskup włoży ręce na głowę każdego z diakonów i w ciszy zwróci się do Ducha Świętego, by ich uświęcił i uzdolnił do wykonywania zadań kapłańskich. Ten najważniejszy z obrzędów liturgii święceń sprawujemy w całkowitym milczeniu. Milczenie to stanowi liturgiczny wyraz wiary, że teraz w sercach kandydatów działa jedynie Duch Święty, któremu każdy z nich poddaje się bezwarunkowo. Po księdzu biskupie na głowę każdego kandydata nałożą ręce również wszyscy kapłani obecni dzisiaj w katedrze. W duchu będą modlić się za tych, którzy dzisiaj staną się ich braćmi w posłudze kapłańskiej. Po nałożeniu rąk przyjmujący święcenia uklęknął, a ksiądz biskup odmówi nad nimi modlitwę konsekracyjną. Pozostajemy w postawie stojącej.
Bądź z nami, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, który obdarzasz godnością ludzi i hojnie rozdzielasz im dary łaski, zapewniasz rozwój wszystkim stworzeniom i podtrzymujesz je swoją mocą. Ty dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz w nim różne stopnie sług Twojego Syna Jezusa Chrystusa, napełnionych mocą Ducha Świętego. Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla sprawowania świętych obrzędów, bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby uświęcali lud i nim kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów niższych stopniem i godnością. Ty na pustyni udzieliłeś bogactwa Ducha Mojżesza 70 roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować Twoim ludem. Podobnie na synu Aarona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu, aby zgodnie z prawem wystarczyło kapłanów do składania w przybytku ofiar, które były cieniem dóbr przyszłych. Ojcze Święty, w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwiastuna Twojej woli i naszego najwyższego kapłana. On to przez Ducha Świętego z samego siebie złożył nieskalaną ofiarę i powołał do udziału w swoim posłannictwie uświęconych w prawdzie apostołów. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie, daj także nam słabym takich pomocników, których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi przekazanej nam przez apostołów. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu. Odnów w ich sercach Ducha Świętości. Niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach i dotarły na krańce ziemi. Niech razem z nami będą wiernymi szafarzami Twoich misteriów, aby lud Twój odnawiał się przez odradzające obmycie Chrztu Świętego, czerpał pokarm z tego ołtarza, aby grzesznicy doznawali łaski pojednania, a chorzy pokrzepienia w słabości. Niech złączeni z nami wypraszają Twoje miłosierdzie nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce i nad całym światem. Niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie
i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Nowo wyświęceni prezbiterzy nałożą teraz szaty kapłańskie, stułe w sposób właściwy kapłanom i ornat. Szaty liturgiczne podkreślają piękno świętych czynności i są znakiem funkcji kapłana w sprawowaniu Eucharystii. Usiądźmy. Nowo wyświęceni kapłani podejdą teraz kolejno do księdza biskupa, a on namaści ich dłonie olejem krzyżma świętego. Jest to znak udzielenia Ducha Świętego, który od tej chwili stanie się źródłem błogosławieństwa płynącego z kapłańskich rąk. Rękami kapłana posługuje się Chrystus, dlatego muszą być one czyste i otwarte, by mógł przez nie działać Duch Święty. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Ksiądz biskup przekaże teraz nowo wyświęconym kapłanom chleb i wino, czyli dary, które podczas każdej mszy świętej przez nich sprawowanej będą przemieniane w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Następnie ksiądz biskup przekaże pocałunek pokoju każdemu z nowo wyświęconych kapłanów jako znak miłości i przyjęcia go do grona prezbiterium diecezji. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. Z Duchem Twoim.
Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z Tobą. I z Duchem. Nowo wyświęceni po raz pierwszy będą celebrować mszę świętą z księdzem biskupem oraz innymi kapłanami. Wspólnie wypełnią posługę, której stali się uczestnikami w chwili przyjęcia święceń. Namaszczone dłonie wzniosą nad darami eucharystycznymi, aby Duch Święty przemienił je w ciało i krew Chrystusa. W ten sposób nowi kapłani zostaną niejako wciągnięci w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podczas Komunii Świętej nowo wyświęceni będą rozdzielać wiernym ciało Chrystusa. Włączmy się w śpiew pieśni na przygotowanie darów. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Ojcze Święty, Twój Syn obmył nogi uczniów, aby dać nam przykład. Przyjmij nasze dary, z którymi oddajemy samych siebie na duchową ofiarę oraz napełnij nas duchem pokory i miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że różnorakie posługi będą wykonywane w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości do braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami, poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci. Starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał
i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Józefem Sebastianem Pelczarem, z błogosławioną Karoliną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana, obecnego wśród nas biskupa Edwarda, wszystkich biskupów świata, naszych braci, którzy dzisiaj zostali wyświęceni na prezbiterów Kościoła, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić.
wybaw w nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Nowo wyświęceni kapłani będą udzielali komunii świętej na stopniu wzdłuż całego prezbiterium. Komunia święta będzie udzielana przez diakona również na chórze. Thank you.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty posiliłeś ciałem i krwią Chrystusa naszych braci. Spraw, aby byli wiernymi sługami Ewangelii, sakramentów i dzieł miłosierdzia, na Twoją chwałę i dla zbawienia wierzących, przez Chrystusa Pana naszego. Po otrzymaniu błogosławieństwa neoprezbiterzy powierzą swoją posługę opiece Najświętszej Maryi Panny, która króluje w naszej katedrze. Przy wyjściu ze świątyni po zakończonej liturgii alumni będą rozdawać obrazki upamiętniające dzisiejszą uroczystość. Teraz w imieniu neoprezbiterów słowa podziękowania skieruje ksiądz Łukasz Cyrnek. Jako nowo wyświęceni kapłani diecezji rzeszowskiej chcemy teraz wyrazić słowa naszej autentycznej wdzięczności. Najpierw dziękujemy Panu Bogu za dar powołania kapłańskiego i za doprowadzenie nas aż do tego dnia przyjęcia święceń prezbiteratu. Cieszymy się, że odpowiedzieliśmy pozytywnie na Boże wezwanie do służby w Jego Kościele. Ze słowami wdzięczności zwracamy się do naszego pasterza, biskupa Jana Wątroby. Dziękujemy za przewodniczenie mszy świętej, wygłoszone słowo, udzielenie nam święceń oraz zaufanie, jakim nas Ojciec obdarzył. Dziękujemy rektorom seminarium, obecnemu księdzu Adamowi Kubisiowi oraz poprzedniemu księdzu Pawłowi Pietrusiakowi. Dziękujemy naszym wszystkim formatorom seminaryjnym za trud włożony w naszą formację oraz troskę o dobre rozeznanie i wzrost na drodze powołania. Serdecznie dziękujemy naszym ojcom duchownym za modlitwę i kierownictwo duchowe, szczególnie ojcu Nikodemowi dziękujemy za przeprowadzenie dla nas rekolekcji przed święceniami. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim profesorom i wykładowcom naszego seminarium za trud włożony w naszą formację intelektualną. Również dziękujemy księżom proboszczom i wikariuszom naszych rodzinnych parafii za życzliwość i kapłańską troskę. Wyrazy wdzięczności kierujemy do braci, którzy tworzyli i tworzą wraz z nami wspólnotę klerycką. Dziękujemy za czas wspólnie spędzony w seminarium oraz piękne wzrastanie w powołaniu. Ponadto dziękujemy za dzisiejszą asystę liturgiczną oraz chórowi seminaryjnemu za śpiew. Wszystkim przybyłym dzisiaj na uroczystość dziękujemy za modlitwę oraz towarzyszenie nam w tym ważnym momencie naszego życia. Polecamy się modlitwie, byśmy, jak mawiał nasz patron święty Augustyn, potrafili oddawać siebie w całości, nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej. Bóg zapłać. Przyłączam się całym sercem do tych słów, które ksiądz Łukasz wypowiedział pod adresem wszystkich tu obecnych. Z pewnością chciał wraz z kolegami ogarnąć wdzięcznością, myślą serdeczną wszystkich, którzy do tej pory towarzyszyli im w drodze do ołtarza. Poczynając od tego najwcześniejszego seminarium, jakim zawsze jest dom rodzinny. Ja przyłączam się do tych podziękowań pod adresem rodziców, rodzeństwa, dziadków. Często jeszcze mamy szczęście żyć, dorastać w wielopokoleniowej rodzinie. Jeśli tak było, dziękuję z całego serca za ten klimat, za wiarę rodziców, za miłość i za dar, który składają dziś dla Chrystusowego Kościoła. Przy tym dziękuję wszystkim przyjaciołom, kolegom i koleżankom, którzy tutaj są albo gdzieś dalej, ale którzy także się z pewnością radują tą dzisiejszą uroczystością. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, a już najbardziej temu właściwemu seminarium, które jest jako wyższe seminarium duchowne tą szkołą formatorów, formacyjną, na tym ostatnim etapie dojrzewania do Chrystusowego kapłaństwa. Będą także dalej towarzyszyć neoprezbiterom i kapłanom w ramach ich formacji stałej, permanentnej. Bardzo dziękuję wszystkim
obecnym tutaj kapłanom, witanym na początku mszy świętej, za obecność, za modlitwę, za osobisty przykład. Tak to jest, że częściej powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne rodzi się przez zapatrzenie się, przez pragnienie naśladowania już tych kapłanów, których Pan stawia na naszej drodze. Dziękuję za to świadectwo, za osobisty przykład. Dziękuję wszystkim tu obecnym w świątyni, łączącym się z nami przez radio VIA i przez łącza internetowe. I tak jak ksiądz Łukasz powiedział, poprosił, niech nasza modlitwa im towarzyszy, nie tylko w dniu dzisiejszym, ale każdego dnia, aby sprostali tym niełatwym przecież wymaganiom, ale to na drodze wierności tym Jezusowym słowom mogą osiągnąć świętość, doskonałość i innym pomagać w drodze do nieba. Po to przyjęli święcenia i po to zostaną posłani już niedługo do parafii konkretnych, a teraz na zakończenie tej mszy świętej zostaną posłani przez nawiązanie do tego posłania, o którym mówił Pan Jezus. Jak mnie posłał mój Ojciec, tak ja was posyłam. Dziś w imieniu Chrystusa i Jego Kościoła biskupi, myślę, że w wielu diecezjach dzisiaj właśnie tego obrzędu posłania, rozesłania dokonują w swoich wspólnotach lokalnych. Wam, drodzy neoprezbiterzy, gratuluję, dziękuję. Niosę was w sercu, tak jak to zostało zapowiedziane, w tym geście złożenia swoich dłoni w rękach biskupa otrzymujecie zapewnienie o trosce, o pamięci i odpowiedzialności biskupa także za waszą posługę. Za chwilę wspólnie zawierzymy się, powierzymy się Matce Najświętszej. A teraz przyjmijcie dar błogosławieństwa. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.